Halo. Histerektyrom za chwilę usłyszysz, odbyła się z początku 2021 roku. Był to moment mojego życia, w trakcie którego właśnie walczyłem ze swoim największym uzależnieniem od mefedronu. Nie było łatwo. Jednak odniosłem wtedy wielkie zwycięstwo, gdyż zmniejszyłem częstotliwość spożywania tej substancji, która wcześniej wynosiła, czy ja wiem, 2-3 razy w miesiącu chodziłem na takie szybkie imprezy, rejwy, techniawy, podczas których ludzie w kiblach spożywają rozpuszczalnik, do około raz na 2 miesiące. Naprawdę mnie to ucieszyło. Wiem, że dla niektórych to dalej duża częstotliwość, ale ta substancja tak uzależnia, że wyjście z niej o tak nie jest łatwe. Dla mnie zawsze jedyną metodą było zmniejszanie ilości. Ale wracając. Był to moment mojego życia, w którym właśnie zrezygnowałem ze swojej pracy na etacie. Praca ta polegała na tym, że chodziłem sobie właśnie do takiego magazynu, praca na produkcji, balzen, pakowanie ciastek. Myślałem, że będzie tam spoko, ale ani trochę nie było, dlatego że były tam same stare prókwy, które dla mnie darły mordę, wyzywały mnie i się dziwiły, że co? W pierwszy dzień nie umiesz wszystkiego? What? I ja patrzyłem tylko na nie takim pustym wzrokiem, nie mając żadnej empatii, nie mając żadnych uczuć, bo kto wie, jak to jest być uzależniony od tej substancji. No nie zależy ci na niczym innym oprócz tej substancji. Jesteś wyjątkowo drażliwy, czasem nie jesteś w stanie się postawić w sytuacji drugiej osoby. Nie jest to łatwe, nie jest to szczęśliwe życie. Zrezygnowałem z tej pracy dlatego, że była ona na 3 zmiany, a na nockach niestety, ale mój organizm nie funkcjonuje najlepiej. Mimo że nocki zawsze odradzam każdemu, ponieważ sen jest tak ważny, spanie w nocy przede wszystkim, że ciężko wypłacić jakikolwiek bonusowy cash, aby wynagrodzić uszczerbki na zdrowiu. No a ja mam taki dziwny organizm, który nawet jak kilka dni nie śpi, no to w trakcie dnia nie uśnie. Wracam do domu, no i nie śpię. I tyle. Będę w stanie leżeć w łóżku kilka godzin, aż w końcu rezygnuję z tego, wstaję. No i zaczęły mi się halucynacje, dlatego stwierdziłem, nie no, tak nie będzie. Powiedziałem mojej brygadzistce, ara siema, mam chorobę psychiczną, mam schizofrenię, coś tam, i powiedziałem, widzę różne rzeczy. Ona, o Jezu, Kubuś, ja cię tak polubiłam. Mówię, lowe dzięki, ale zdjebcam, bo inni mnie tutaj niezbyt lubią. I co? Szukałem wtedy rzeczywiście pracy, nie miałem jeszcze jakichś większych ambicji życiowych, ale oczywiście szukanie pracy wyglądało tak. Pracuj.pl, wysyłam na wszystkie możliwe ogłoszenia na minimalną, a liczę, że coś dostanę, nie? A więc dzwoni do mnie babka, mówię, o, już się zestresowałem, oczywiście social anxiety się włącza za każdy raz, jak obcy numer dzwoni. Myślę sobie, proszę, aby to był darmowy odkurzacz, który wygrałem, wystarczy tylko się zjawić w hotelu najbliższym w Skawinie, tak, jestem z okolic Skawinie, tak, tam gdzie mamy muala zapiekanki, co książę przyjechał. I w każdym razie, zadzwonili do mnie z banku, już nie będę mówił, jaka to firma, odpuszczaj, ale... Powiedzieli im, że siema, wygląda praca tak i tak, wyjaśnili mi tam, mam przyjechać na dzień próbny, no może nie nazwałem tego dniem próbnym, po prostu takie szkolenie, które miało się zacząć tam za tydzień czy coś takiego, no i mówię git. Tak naprawdę się nie cieszyłem. Wtedy jak byłem degeneratem, to wiadomość o tym, że zaczynam pracę, nie była dla mnie zbytnio szczęśliwa, ale z drugiej strony, ktoś dobędzie pieniądze na zabawę, hi hi hi. No i co? Przychodzę tam, myśląc, że rzeczywiście będę szkolony jako jedyna osoba. Nie wiedziałem, że będzie to w grupach. A z racji, że było to call center, namawianie na pożyczki, nie byłem zbytnio optymistycznie nastawiony, z racji, że nie pracowałem wcześniej w obsłudze klienta, szczególnie na słuchawce nigdy nie pracowałem, więc mówię, oh boy, to nie będzie łatwe, to nie będzie łatwe, z racji szczególnie, że jestem ćpunem i nie mam takich umiejętności socjalnych, nie jestem dobrym sprzedawcą, no dobra, jestem dużo lepszym kupcem, uwierz mi. I przychodzę tam, chodzę i co się okazuje? Na początku moje ręce się pocą wyjątkowo jak zwykle, temperatura ciepła, ja oczywiście ubrałem sobie kurtkę, ponieważ nie wiedziałem, że nagle w ten dzień będzie takie wielkie ocieplenie. Wchodzę tam, widzę 4 ludzi, 2 dziewczyny, 1 gościu, i jeszcze dziewczyna. Wychodzi raz do 4, już myślałem, że coś podupcyłem. No i siedzę, myślę sobie, ty, ale oni ze mną, czy nie? Myślę sobie, no, ta taka 5 na 10, ta taka 6, a ta 8 całkiem mi siada. Na chłopaka jakoś nie zwracałem uwagi. Oczywiście jak to ja i moje niskie umiejętności socjalne, wtedy nawet się nie przywitałem, ale w dalszym ciągu siedziałem i byłem w bardzo awkward pozycji, patrząc na telefon, żeby uniknąć kontaktu wzrokowego. Ale nie ukrywam, ta jedna 8 na 10 laska mnie zainteresowała. Nie tylko, że podobała mi się z wyglądu, no to jeszcze jakoś emanowała taką pozytywną energią. Z jakiegoś powodu czułem, że grawitacja w moim kroczu działa wyjątkowo intensywnie. Moje prącie
działał niczym gnomon na lekcji przyrody. Stał. I w pewnym momencie okazało się, że wszyscy jesteśmy w jednej grupie. Mówię, ale jaja, nie? Ale się cieszę, że nie będę sam, bo tak by mnie to stresowało. No i idziemy, poznamy się, siema, siema, Kuba, ten taki, ta taka, dobra, G. Nagle przyszła jakaś laska, robi nam szkolenie, gada, ale to już nieistotny element historii. Rozeszliśmy się, wszyscy się żegnamy, wszyscy się dodaliśmy na fejsie. Ja mówię, elegancko. Okazuje się, że byłem jedyną osobą, która niestety musiała wracać do domu prawie 3 godziny. No ale już przeżyłem. Myślałem sobie wtedy, że okej, na pewno jeszcze się nie znam na tym, gdzie tutaj, jaki przystanek jest najbardziej optymalny dla mnie, jak najszybciej dojechać. No, w praktyce wcale tak nie było. Musiałem tam zadupcać stacjonarnie 2,5 godziny w jedną stronę, co oznacza, że 5 godzin mi zabiera praca, w sensie dojazd do pracy, którą wykonywałem zazwyczaj 6 godzin, bo to było 3 czwarte, to pewnie tylko dlatego tam wytrzymałem tak dużo, bo jestem ciepłą kruchą, która sobie nigdy nie radzi w fizycznych pracach, ale w niefizycznych też niczym sobie nie radzę, nie mam talentu, w ogóle nie wiem, po co ja się urodziłem. I następny raz napisałem, ach, tak akurat przypadkiem do najładniejszej laski, siema, jaką masz zmianę, o której masz przyjechać, to tamto, zgadujemy się i nagle widzimy ją. Spoko, zacząłem z nią gadać. Oczywiście, gadka nam się kleiła. Nawet mi się jej charakter spodobał. I rzeczywiście już nasza znajomość się zaskrzepiała. Podzieliliśmy się na takie grupki, jak to u mnie w klasie, w każdej szkole prawie było, że wiesz, na początku wszyscy się ze sobą lubią, integracja, potem każdy się dzieli na kilka grupek, nie lubią się wszyscy oprócz tej grupy jakby spójnej i każdy się obgaduje. No, tak rzeczywiście stało i tylko ja z tą laską gadałem na przerwach różnych. I w pewnym momencie poszedłem na imprezę. Poszedłem na imprezę, podczas której nie planowałem nic pudrować kindybało, nie planowałem nic furać. No ale chężnie się nabrzdingoliłem, naprocentowałem, wypiłem chyba z 1,5 litra. To był pik mojego alkoholizmu, gdzie miałem łeb nie do przepicia. Może po ojcu, może po dziadku, może po... Dobra, nieważne, nie interesuj się. I wiesz... Byłem wtedy taki dumny z siebie, jak to alkoholicy, że mnie nie przepijesz, gościu, mogę wlać z siebie, w siebie, kurwa, 3 razy więcej trucizny niż ty i się trzymać, lol, a ty nie dasz rady, śmieciu, po co ty w ogóle pijesz, jak tak mało możesz, ale jaja, nie? I oczywiście, jak to alkohol działa, jak tylko się nabrzdingolisz, racjonalne myślenie idzie gdzieś daleko, tak jak moje wszystkie były do innego chłopaka, pierwszego lepszego, który się pojawił. No i więc pojawiła się myśl, z racji, że byłem tam z ziomem, który też ze mną raz na jakiś czas chodził na rejwy, no to mówię, masz coś ogarnąć? No i miał. Pojechaliśmy za jedynkę tej substancji na M, bo YouTube chyba nie lubi, jak to mówię. Było 80 zł. Mówię, no popierdziło to kogoś. No ale nie byłem trzeźwy. Wziąłem tam kilka, nie wiem, 4-5. Poszliśmy na aftera. No i nawet nie wiedziałem o tym, że pisałem do tej laski właśnie z pracy. Byłem także na pregabalinie, czyli takim, nigdy nie wiem, czy to nazwać antydepresantem, ale czymś, co bardzo poprawia humor od psychiatry, ale nie można tego miksować z alkoholem, ale jednocześnie bardzo fajnie się, znaczy nie wiesz tego ode mnie. I łączyłem kilka rzeczy, więc tylko i wyłącznie zwiększałem efekty uboczne. Ale nagle... Okazało się, że przez połączenie tego wszystkiego byłem w takim jakimś dziwnym stanie psychofizycznym, że pisałem bardzo dziwne rzeczy do tej laski, których całkowicie nie pamiętałem. Nic, a nic z tego nie pamiętałem. Swoją drogą jestem typem człowieka, który niezależnie od tego, jaką używkę spożyje, to zawsze ma dziurę w pamięci. No i okazało się, że rozpoczęła się taka pisemna bajerka między nami. Ona była aktualnie na weselu, swoją drogą jest ona niepijąca całkowicie. Jakiś typek ją podrywał, ale ja też. Przez neta. Tak to się robi. Jestem z generacji Z, gościu. I co? Jak ja się obudziłem następnego dnia na zwale, na wszystkim, ona mi coś wspominała o wcześniejszym dniu, ja mówię, szo? Pisaliśmy i tak czytam, łapię się za łeb, mówię, ale jestem śmieciem, nie? Czemu ja takie rzeczy pisałem? Takie cringe, takie awkward. No tak mnie wykręciło, naprawdę, bardziej niż Cheetosa takiego spiralnego, serowego. I... Naprawdę, czułem się niezręcznie. Wiedząc, że spotkam się z tą laską następnym razem. Ale gadałem z tymi ziomkami swoimi. Gadałem z ziomkami, można powiedzieć, przyjacielami z przeszłości.
doradzali mi, jak do tego podejść i wszyscy mówili, że atakował, bo wtedy w pracy w ogóle była taka sytuacja, gdzie ta laska zaproponowała mi, wiedząc jak daleko mam do domu, że przenocuje mnie, jakbym nie miał jakiejś tam możliwości powrotu. No i się bałem. Ja byłem mały, nieśmiały. I z racji, że tak nam się gadka zaczęła kleić, z racji, że jakaś tam mini bajerka się rozpoczęła, no to ziomkowie mi radzą, atakuj! Oczywiście najmniej wszyscy nie z jednym okiem mówią, a mówię, no nie wiem, czy jest mnie na tyle, ale spróbujemy. Podchodzę do niej w pracy i mówię, a nie. Dalej aktualne to, że byś mnie przenocowała jak coś, bo ona tam w Krakowie mieszkała, praca właśnie w Krakowie. No i ona, widziałem, że jakoś tak się speszyła, ale powiedziała, że tak. Ja mówię, o shit, czyli pewnie nie chcę. I na następny dzień, bo to w ogóle ustalaliśmy, że tam w piątek, to był chyba wtorek, na następny dzień jak się widzimy, zrobiłem pierwszy krok, taki odważny jestem. Czaisz to, ona kończy ranną zmianę, ja przychodzę na popołudniową. Przytuliłem ją. Kapisz się? Dałbyś radę? Na pewno nie. Tylko ja mam tyle testosteronu, żeby to zrobić. I ona też mnie przytuliła. Rozumiesz to? Chyba coś z tego będzie. Zauroczyłem się. Jestem mały, to moja pierwsza miłość. Miałem uprzedzenia do kobiet, nie żebym teraz nie miał, ale ona wydawała się taką naprawdę grzeczną dziewczyną, a jednocześnie nie, tak jak to zawsze bywa, nie grzeczną i nudną, tylko naprawdę taka porządna dziewczyna, bezużywkowa, nie pijąca, gościu na weselu ją atakował, jakiś stary, nie dała się, ja jestem młody. I rzeczywiście nadszedł piątek, jedę nie docować. Widzę się z nią, leżymy. Okej, wiesz co, może ten moment wspomnijmy, bardzo się zestresowałem, byłem cały spocony, leżąc z nią, w ogóle pytała mnie, czy chcę samemu, czy z nią i nie ukrywam, samemu, ale mówię, nie mogę być tak okluchą, bo nie będę miał nigdy porządnej dziewczyny. No i tak po dłuższym zastanowieniu mówię, razem? Ona mówi, G, bo ta mi powiedziała, że je tak czy tak by pościeliła nam razem, ale nie sprawdzała, więc jestem szefem, co nie? Powiedz mi tak w komentarzu, proszę podkręć moje ego, potrzebuję tego. No i jak leżymy, do niczego na początku nie doszło. W pewnym momencie ona zapytała, czy chce się przytulić. Mówię, no dobra, on zajmie, widzę, że nie mówi żadnych szczegółów historii. Gościu, doceń autentyczność, laska to zobaczy, to ją uciszę. Mam coś, co ją może uciszyć. Pieniądze i jej torebkę kupię, nie żartuję, nie zrobię tego. No patrzą się na mnie rowerzyści. Udajmy, że gadam przez Messengera. Cześć Angelika. Widziałeś kolarza? Nieźle. No i przytuliliśmy się. I nagle musiałem się troszeczkę odsuwać do tyłu, bo grawitacja znowu działała. Przyznała mi na następny dzień, że ona wszystko czuła. Ale w wielkim skrócie wyszło co? Nie wiem, czy w pierwszy dzień już był seks, chyba nie było. Więc widzisz, porządna dziewczyna. Tylko był kissing. Ja mówię, ale fajnie. Serce mi bije, ręce się pocą, chuj stoi, nie mogę spać. Życie jak król. I później już w pracy się bardziej ziomkowaliśmy, ale nie powiedziałem jej nigdy o moim mrocznym sekrecie. Tak, cały czas powiedziałem, że nie wiesz o mnie wszystkiego. Mam mocną tajemnicę, która może wszystko zepsuć. Ukrywałem to chyba z 2 miesiące. I oczywiście starałem się być wielce edgy mężczyzną, który ma jakiś sekret, o którym nie powie. Co to jest? Może ma krzywego fiuta? Otóż to. Może ma niesymetryczne jaja? Otóż to. Może ma niesymetryczne żebra, uszy, nos? Przegrodę nosową, jak widzisz, też mam niesymetryczną. Może mam rozmiar 46 stopy? Stopy też mi się pocą tak samo jak dłonie. Może mam obłosione nogi? Wszystko się zgadza, ale sekret był wiele bardziej pikantny, niczym nowe skrzydełka z KFC Smoked Barbecue. Próbowałem ostatnio, licząc, że na carnivore mogę, ale pewnie nie mogę.
I w pewnym momencie, jak byłem u niej, przyznałem się, powiem jej. Powiedziałem jej, że jestem ćpunem uzależniony od mefedronu, jest już lepiej, ale nie wyszedłem z tego, nie? Wyszedłem jedynie z granicy komfortu. Nie wiem. Chuj się to obchodzi. I rzeczywiście ona nie zareagowała tak, jak spodziewałem. Myślałem, że będzie plaskacz na mordę, kik w brzuch, ja potem łapię do góry, ta się wypierdala, kopię szmatę, ale nie tak było. Ona powiedziała, a myślałem, że coś gorszego. Ja tak, szo? Ale jaja, idealna kobieta. Okazało się, że żyła w świecie, w którym nie znała żadnej osoby uzależnionej od jakiegokolwiek narkotyku. Nie znała używek poza alkoholem, którego prawie nie piła. Nie jarała nigdy zioła. Nie otaczała się w takim kręgu znajomych, gdzie ja pochodziłem z otoczenia, w którym dosłownie w chwili, gdy zacząłem spożywać narkotyki, każda jedna osoba, którą ja poznawałem, była ćpunem. Nie wiedziałem, co się dzieje. Czy to jest jakiś wiek 20 plus, że każdy, nie wiem, w Krakowie ludzie są jacyś tacy. Tak, chyba Kraków i Warszawa to w ogóle jakieś takie top 1 miasta, gdzie jest najwięcej degeneratów, którzy lubią sobie przypudrować kindybą. Ale nie wiedziała jeszcze, z czym to się je. No i dopiero zaczęła poznawać po czasie. Ponieważ Kubuś zaczął odpierdalać krzywe akcje. Krzywe to mało powiedziane. No bo raz na jakiś czas Kubusiowi zdarzyło się zrobić relaps. I na przykład byłem wtedy mega uczuciowy co do tego, bo jak wytrzymywałem 2-3 miesiące, oczywiście nie ukrywałem przed laską, że jakby zamierzam coś zrobić, tylko mówiłem, krótka piła, idę na rejwa, ale w momencie, gdy już byłem u niej, miałem tam temacik, wysypuję sobie na telefon. I w momencie, gdy miałem line'a urobionego, swoją drogą, nie mogłem tego z jakiegoś powodu zrobić. Wypadłem z prawy, a ona wzięła kartę i zrobiła. Zaczęła się zastanawiać, ty, laska, coś mi to nie gra. Ale nie, to był zbieg okoliczności. I się popłakałem się tak strasznie, zalałem się łzami, normalnie cały materac mokry, bardziej niż po naszej pierwszej nocy spędzonej razem, gdzie miałem dłonie położone. I zrobiłem to przy niej, mimo że ona średnio chciała, żebym trochę przy niej i od razu widziałem, że zmieniła się sceneria, chciała mnie wrzucić jak najszybciej, znaczy wrzucić, no wiesz, już takie idź. Poszedłem na rejwa. Zapłakany, załamany, wchodzę na I am sober aplikacja, zerujemy streaka, no idziemy się bawić. Wybawiłem się, ale moja dziewczyna nie przewidziała, nie była czarodziejką. Chociaż z racji, że jest ruda, kiedyś podobno nazwali ją wiedźmą. Nie wiem, co to ma do tego, ale może wiedźmy były rude, może paliły je na stosie. Ja palę na przykład wiadro przy niej, a potem ona mówi, Boże, nie jesteś w ogóle obecny, jak zajarasz wiadro, nienawidzę, jak to robisz. A potem jak zajaram z cytrano, to mówi, ale jesteś śmieszny. Dobra, zamknij mordę. I jak tylko wróciłem z tego rejwa, nie spożyłem jeden czy dwa, spożyłem z cztery, przychodzę do niej. Nagle magicznym trafem Kubuś był jeszcze na Xanaxie. Nie pamiętam skąd dostałem, ale miksowałem. Wiele osób myśli, że jakby wiesz, jedno drugie zbija, ale w zależności od tego w jakiej kolejności zrobisz, jak zrobisz takie, że... Czemu ja to promuję? Nie rób tego, bo to bardzo niebezpieczne. Ale w każdym razie jak w pewien sposób skombujesz, możesz uzyskać efekt, w którym jesteś przystymulowany, ale nie masz żadnych skrupułów, mówisz takie głupoty, nie pamiętasz nic. No i właśnie ja nic nie pamiętam z tego rejwa, szczerze mówiąc. Dopiero później widziałem, że pisałem do każdego jednego jakiegoś gościa, którego znałem od tańczenia Hakena. Ej mordo, wylaj tu, wielka zajęta muzyka, tak się bawimy. No, o czym ty gości mówisz? No dawaj, tak grają fajnie, wysyłam jakieś filmiki. Nie, jak na to patrzę, nie da się. I wracam do niej pod wpływem dużej ilości tego czegoś. Byłem w niebo więcej, że tak dobrze zadziała. Mówię, jakiś dobry temat, a po prostu miałem stopkę. Byłem na tym benzo, które całkowicie mi wyłączyło racjonalne myślenie i przez to w ciągu tej nocy, rozumiesz to? O trzeciej w nocy obudziłem laskę, która już poszła spać, ona nie wiedziała w ogóle, że ja będę kontynuował. Nie, ona poszła spać, a ja wyciągnąłem i się dalej się bawiłem. I przez to, że byłem na tym benzo, na Xanie, stwierdziłem, że jej też dam. Lasce, która nigdy nie próbowała. Chciałem się po prostu zabić, jak się o tym dowiedziałem. Jakby niewinna laska, która nigdy nie chciała z takim czymś mieć do czynienia.
związała się z... Tak, bo weszliśmy w związek, to jest moja aktualna dziewczyna, z którą jestem, no, prawie że, albo już 2,5 roku. Nie wiem, komu się chce liczyć rocznicę. I nie wiedziała, z czym to się je. I rzeczywiście, to była jedna z takich rzeczy, za które najbardziej wstyd w moim życiu. Ale na drugi dzień miałem zwałę. Ona była na mnie zła, ale też mnie pocieszała. Mówiła później, że rzeczywiście od pewnego momentu, jak zrozumiała, do jakiego stopnia ja jestem uzależniony, jak to jest być ze sobą uzależnioną, to rzeczywiście kwestionowała zerwanie. Jednak widząc to, że ja płakałem przy każdym zerwaniu stówki, zawsze się podtrzymywała i rzeczywiście mnie wspierała. Wiesz, mogę mówić, co chcę o kobietach, ale naprawdę moją dziewczynę doceniam, ponieważ rzeczywiście ona od samego początku starała się im pomóc w wychodzeniu z tego uzależnienia. Na początku, wiesz, może to dziwnie zabrzmiało, ale tak jak ci powiedziałem, ona nie wiedziała jeszcze, jak to wygląda. Jak bardzo to niszczy człowieka, jak bardzo to niszczy związki. Związki oparte na używkach nigdy nie działają, ponieważ skupiasz się tylko i wyłącznie na tym stanie, kiedy jesteś pod wpływem, a nagle, jak nie jesteście pod wpływem, szczególnie jak właśnie dwie osoby coś furają, spożywają, whatever, to nagle z każdym razem, jak coś spożyjecie, w tygodniu, gdy tego nie robicie, związek się wydaje gorszy. Ale ona naprawdę chciała mi pomóc. Chciała mi pomóc, odradzała mi najgłupsze pomysły wszystkie. Jeszcze sobie siądę już. Ale w ten dzień następny, już zwała przeszła, wróciłem do domu, ale benzo mi jeszcze nie do końca zeszło. Było takie półtrwanie. Wróciłem i napisałem do zioma obok mojego domu. Siema, walisz coś po nosie? Dalej tego nic nie pamiętałem, przez to, że byłem na tym Xanaxie. Nie jednym też swoją drogą. No i się kurwa musiał degenerat zgodzić. Zaprosił innego zioma. Kupiliśmy tam swoje, zaczęliśmy. Nagle nie działało już w ogóle na mnie praktycznie. Więc co za gówno? W ogóle nie działa, po czym jego ciotka wbiła do pokoju, wywaliła nas. A ja jeszcze zarzuciłem dużo tych pregabalin. Wracałem, wszyscy się rozchodziliśmy. Ale byłem w tak dziwnym stanie. Dużo pregabaliny, chyba z 20 tabletek ich zarzuciłem. Po kilku G'sach tego Matiego. U nas w Krakowie jest taki slang na substancję, na M. No i byłem na tym benzo. Aha, alkohol też. I chyba zioło nawet. Wszyscy się rozchodzimy, a ja chodzę z salopem. Lewo, prawo, lewo, prawo, rozpędzam się. Jebu dup, wpadłem w turlikałem się o takiej fosy z szambem. Jakaś sąsiadka mówi, Jezus. A ja mówię, ci mnie wyciągają, zdychają ze śmiechu. Pozdro Franek, Tadek. I wracam do domu w kurtce zimowej, całej w szambie. Ale miałem to głęboko w poważaniu przez to, że byłem na benzo, które wyłącza emocje. Wchodzę do domu, matka się na mnie patrzy, złapała się za głowę, tak się na mnie darła, ojciec też, dajemy kurtkę do prania. Wszedłem do pokoju i usnąłem. Budzę się, a matka mi pokazuje zszambioną samarkę z kryształkami, którą znalazła. Pierwszy raz w życiu potwierdziła swoje obawy i to, co mnie zawsze oczerniała. No to co Kubuś zrobił? A spierdaj, wyszedłem, mówię, jadę do laski. Ja w ogóle wtedy nawet się tym nie przejmowałem, w żadnym stopniu przez to właśnie benzo zasrane. Benzo tak niszczy życie, nie tykajcie narkotyków, kids, a przede wszystkim benzo. Naprawdę. To ma zespół odstawienny na równi, jak nie nawet większy niż opioidy i uzależnia w podobnym stopniu. Potem jak się uzależnisz, masz social anxiety, nie jesteś w stanie nawet wyjść do sklepu. Znałem takie osoby, które mieszkając w mieszkaniu dosłownie obok Żabki, że wychodzą ze schodów, wychodzą do Żabki, nie były w stanie tego zrobić, bo abuzowały benzo po paczkę, dwie, trzy dziennie i mówią, już w takim stanie nic nie czuję, nie działa na mnie. A tak patrzę, ta, no. I się bały właśnie wchodzić do tej Żabki. No ale ja, jadąc do niej, napisałem jej to. Napisałem też do dealera, dzwonię do dealera. Wziąłem czwórkę Matiego i kontynuowałem u niej przygodę. Ona się tak wkurwa wtedy na mnie, a ja, pijesz głupoty. To było jedno z najbardziej wstydliwych takich historii, jakie miałem. Znaczy, mam dużo gorsze, ale czekam na special, na może 100 tysięcy słów. No będzie mocne.
Ale do czego zmierzam? Bo widzę, że Kubuś jak zwykle potrafi krótko i zwięźle opowiedzieć historię odnoszącą się do tematu tego odcinka. Co mam na myśli? W tytule mówiąc, o ile taki był tytuł w ogóle, o tej gumce recepturce. Teoria gumki recepturki, czy też efekt gumki recepturki polega na tym, że w chwili, gdy osoba uzależniona od czegokolwiek, czynności behawioralnych, używek, może jakiś imprez, może masturbacji, I don't know, była w którymś momencie życia konkretnie uzależniona od tego. Wyszła z tego. Porównajmy taką osobę do drugiej, która nigdy nie była uzależniona. Dajmy na to jakiś nofap, ok? Masturbacja. Osoba A była uzależniona od masturbacji do tego stopnia, gdzie robiła to 4-5 razy dziennie. A osoba B... Co się patrzysz, dziadu? A osoba B... Powiedzmy, nigdy nie była jakoś mocno uzależniona, ale raz na jakiś czas to robi. I zgadnij, kto w przyszłości ma większe szanse na powrót do tego uzależnienia i pojechanie z nim do odciny. Osoba A. Osoba, która już wyrobiła w sobie... Ale zmieniamy spota. Osoba, która kiedyś już poznała takie uzależnienie, wyrobiła w sobie taką sytuację, gdzie wytworzyły się nowe neurony, ponieważ nowe neurony, takie kabelki w mózgu, tworzą się na wskutek poznawania jakiejś osoby na przykład. Poznasz jakąś osobę, to już ten neuron będzie na zawsze w twoim łbie i za każdy raz jak zobaczysz tę osobę, ten neuron się aktywuje. Tak samo neurony lustrzane. Oglądasz jakichś ludzi na YouTubie albo zadajesz się z jakimiś osobami sukcesu, nagle ty zaczniesz się zachowywać jak osoby sukcesu, twój proces myślenia się zmieni. I gdy właśnie poznałeś takie uzależnienie, wytworzyły się neurony związane z tym uzależnieniem. Neurony, które też oddziaływują na różne neurony dookoła siebie, czyli jakiś wzór się tworzy, na przykład szluk do piwka. Zawsze to robiłeś, teraz jak pijesz piwo, musisz wypić szluga. Ja przychodzę obok sklepu, w którym słyszę dźwięk drzwi, to od razu myślę o alkoholu. Coś takiego. I gdy ta osoba wyrobiła sobie takie uzależnienie, nagle, gdy tylko raz jej się pogorszy stan psychiczny, ponieważ stan psychiczny jest według mnie rzeczą, która jest najbardziej związana z częstotliwością relapsów. Im gorzej jesteś pod kątem psychicznym, im na gorszym poziomie jesteś, tym bardziej masz takie, a chuj z tym, jak już zepsułem wszystko, no to jacha. Na przykład osoba na nofapie właśnie liczy sobie dni, ile już wytrzymała, kiedyś po kilka razy dziennie się to zdarzało, a teraz na przykład raz, nie, no wytrzymała 60 dni, 61 dzień zwaliła i nagle myśli, a skoro się wyzerowało, to teraz zwalę 6 razy dziennie. Na pewno znasz ten mechanizm, ja też tak właśnie mam i teoria właśnie tej gumki recepturki mówi o tym, że to uzależnienie działa tak, jakbyś naciągał tę gumkę, rozciągał ją i rzeczywiście im bardziej rozciągasz, tym więcej wytrzymujesz od tego uzależnienia. No ale gdy tę gumkę puszczasz, wracasz do tego i z takim impetem, że lecisz do odciny. Impreza, alkohol, zioło, chlanie, benzo, ćpanie, wszystko, dobra zabawa, degeneractwo, wracamy, zwalimy se konia, odpalę gierkę, rozbij się takie negatywne momentum, taki rozpęd negatywny, podczas którego z każdą jedną chwilą masz coraz większe szanse na powrót do wszystkich uzależnień. Wyobraź sobie sytuację, w której, dajmy na to, poznajesz laskę, która pochodziła z takiego złego towarzystwa, w którym regularnie wychodziła na imprezy, chlała, robiła gałę w kiblu, nie wiem, była waperem, stonerem, coś takiego. I często mężczyźni, którzy zarabiają takich lasek, szczególnie jak laska jest ładna, no bo nie da się ukryć, w pierwszej kolejności na to zazwyczaj zwracamy uwagę. Takie osoby mają mindset w stylu, uratuję ją, pomagam jej, jestem w samorozwoju, wiem jak ją uratować. Na przykład miałem zioma kiedyś, który bajerował z laską, która się cięła i miał, to było, nie wiem, 14 lat mieliśmy i miał wielką ambicję, aby ją uzależnić od cięcia się. Swoją drogą nigdy nie rozumiem, jak działa uzależnienie od cięcia się. Podobno to działa u takich ludzi tak, że jak to robią, czują ból, który tamuje im inny ból. No nie wiem, jak sobie przypierdolę krzesłem w głowę, to nie czuję, że na przykład bolała mnie mniej kostka po skręceniu, ale czy to próbowałem, no nie wiem, wydaje mi się, że tak to działa. I
podbijasz do takiej laski, która jest w złym, która pochodzi z tego złego towarzystwa, chcesz ją uratować, chcesz być bohaterem, Robin Hoodem, strzelić do niej jak Amor strzałą w serce albo Robin Hood w jabłko, tylko na przykład gunem w głowę, skroń. I wiesz, nawet jeżeli to ci się uda, bo jest taka szansa, nie mówię, że nie, jeżeli się zakochacie w sobie, to jasne, osoba, która darzy miłością drugą osobę, ma ogromny wpływ na to, dużo większy wpływ niż jakakolwiek osoba w innym życiu, no może na równi z rodzicami, ale no, to też jest związane z miłością, relacje takie rodzicielskie, prawda? I rzeczywiście zmienisz taką laskę i myślisz, że rzeczywiście ona już nie wróci do starych nawyków, przecież nawet będziesz w stanie ją przekabać na to, aby ona weszła na samorozwój. Niestety, jednak, takie osoby, w chwili, gdy się rozstaniecie, wracają zawsze do swoich złych nawyków. Chodzi o to, że gdy się pokłócisz, no dajmy na to, jesteś mężczyzną, pokłócisz się ze swoją laską, która pochodziła z degeneracyjnego towarzystwa. I ona, jak się pokłócicie, wraca do swojego rodzinnego domu i myślisz, co ona zrobi? Odpali sobie książkę? Odpali sobie jakiś podcast edukacyjny? Nie. Pójdzie do starych znajomych, pójdzie jarać zioło, napierdoli się konkretnie w klubie. I wszystkie negatywne nawyki będą do niej wracać. Hipotetyczna, a może raczej antagoniczna, a może raczej odmienna, bo zawsze mi się mylą te słowa. Sytuacja, w której, dajmy na to, ta laska cię zdradziła. Laska cię zdradziła, ale była twoim ideałem. I wydaje ci się, że z racji, że byliście razem ze sobą kilka lat, no to musisz ją odzyskać. Tak, ja byłem tą ciepłą kluchą, która wracała do swoich byłych, które mnie zdradziły, w sensie wracały nie do związku, tylko robiłem z nim friends with benefits i mam ochotę się powiesić, jak o tym myślę, szczególnie, że nierzadko te laski jednocześnie bajerowały z innym typem, nie chcę o tym myśleć, nie komentuj, byłem nastolatkiem, ajt. No i wiesz, nawet jeżeli, nie wiem, obydwoje się pozdradzaliście, albo tylko jedna strona, chcesz do niej wrócić, bo było zbyt super, nie, czujesz, że darzyło się taką wielką miłością, czujesz, że między wami była taka przeogromna chemia, że z nikim nie poczułeś jeszcze czegoś takiego. I to jest pułapeczka, dlatego że małżeństwa, które opierały się na przykład na tym, że wiesz, w starych czasach, powiedzmy, jakiś ród musiał się spiknąć ze sobą, jakaś laska 19 lat musiała się ożenić z 50-letnim gościem, jakimś królem, żeby było zjednoczenie narodów. I wydaje się, że to jest dosłownie przepis na katastrofę. Ale co ciekawe, nierzadko zdarza się, że takie związki naprawdę wychodzą, dlatego że po jakimś czasie, po miesiącach, po latach, oni mogą się w sobie zakochać przez samo przebywanie ze sobą. Na początku w ogóle mieli wręcz do siebie odrazę, szczególnie zapewne ta młodsza laska, bo chłop nigdy nie pogardzi. Ale ta miłość wyszła. I tak samo to zadziałać w drugą stronę. Związek jakiś był wyjątkowo udany, trwał kilka lat. Ożenili się może. Znam takie pary, które na przykład taką laskę, która jest zresztą koleżanką mojej dziewczyny, która dosłownie ma fioła na punkcie ślubu, miała tylko jednego chłopaka w życiu. Ich związek ani trochę nie zapowiada się dobrze, ale szybko, ślub, jak najszybciej, wesele, tylko o tym gada, sukienka ślubna. I jak to zrobią, to na pewno będzie taka zwała, dlatego że mają taki cel życiowy w pewnym sensie, które jak już osiągną, jak już się ożenią, to nie będą w ogóle zadowoleni, będą mieli takie what now, będą musieli znaleźć nowy cel. I bardzo możliwe, że po latach dopiero sobie uświadomią, że zadziałali pod wpływem chwili, byli zauroczeni. Ale nawet jeżeli takie małżeństwo bardzo się kochało, no to po latach właśnie ta miłość, ta chemistry z angielskiego, ta chemia może całkowicie zniknąć. I nagle wtedy zaczynają oni widzieć wszystko takim trzeźwym okiem. Przejrzeli na oczy i mają takie ty, on, ona nie jest taki perfekcyjny, ona nie jest taka perfekcyjna, jak myślałam. Myślałem, a chuj. I wtedy zaczynasz kwestionować, czy na pewno chcesz prowadzić ten związek do końca, czy lepiej szybciej z niego zrezygnować. W chwili, gdy zdradziła cię jakaś laska, gdy się rozstaliście, wydaje ci się, że straciłeś największy skarb w twoim życiu, no to
bardzo polecam odpalić dziennik, zadawać sobie różne poważne pytania i pisać o tej dziewczynie, pisać o tym, jakie ma ona pozytywne cechy, ale nie pisać tylko o pozytywach. Właśnie najważniejsze jest to, abyś ty zwrócił uwagę też na negatywy. Przypomnij sobie, czy cię okłamała, czy zdradziła cię, czy nie wiem, sprząta, czy jest uporządkowana, czy ma jakiś problem z używkami i tak dalej. I wtedy jak zwrócisz na to wszystko uwagę, porównasz sobie korzyści z wadami, w sensie jakby, wiesz, plusy i minusy. Nie, zaraz... Jakieś osy i trzmiele mnie atakują. Ja pierdzielę. To chyba szczerze. I nagle wtedy możesz sobie uświadomić, ty, ona wcale nie była taka świetna, nie była taka perfekcyjna, tylko ja się zauroczyłem. Dałem się ponieść chwili. Gdy te uczucia zeszły, nagle widzę trzeźwym okiem, że nie jest tak świetnie. Nagle może w przyszłości ty osiągniesz jakiś większy twój status, bo to jest coś, co zawsze ja polecam. W chwili, gdy na przykład stracisz jakąś laskę, która wydawała ci się perfekcyjna, powinieneś wtedy wrócić na te dobre tory, skupiając się na swoim celu, bycie, wiesz, proaktywnym, rozwijanie swojego ciała, umysłu, medytacja, świadomości, etc. Po prostu zwiększanie swojej jakości i statusu. A swoją drogą powinieneś to robić też w trakcie związku. Musisz być przygotowany na to, że ten związek w każdej chwili się może skończyć, a ty zostaniesz singlem. Dlatego warto by było w dalszym ciągu dbać o siebie, a nie robić czegoś takiego jak większość stałych par, typu zakochują się jak gościu ma six-packa, gościu ma jakąś fajną fryzurę, jest docięty, jest inteligentny, zajmuje się swoim celem, rozwija biznes, laska jest bardzo uczuciowa, wspiera swojego chłopa, nie jest w ogóle degeneratem, wydaje się wszystko cudowne, ale nagle po latach związku zaczynają obydwoje się obżerać, zamawiać pizzę, gościu grubnie, gościu skupia się bardziej na związku, polaryzacja się zmienia w taką stronę, że gościu staje się bardziej po stronie energii kobiecej, kobieta na to odpowiada automatycznie, podświadomie tak, że ona się staje bardziej męska, ona się skupia na celu, nagle w ich związku coś nie wychodzi, iskra spada. No i gdy ty skupiasz się w dalszym ciągu na rozwijaniu swojej męskiej energii, gdy ty jednocześnie starasz się być jakościową osobą, rozwijać ten biznes, medytować, podcasty, pisać w tym dzienniku, starać się stawać lepszym każdego dnia, praktykować kaizen, tak jak to mówiłem w takim odcinku pewnym, stawać się 1% lepszy każdego dnia, czy jakoś tak. I gdy rzeczywiście się rozstaniecie, wtedy w dalszym ciągu możesz atakować. Jesteś atrakcyjny i możesz wyrwać jakąś inną laskę, to jest jedno. A drugie, że dużo bardziej zmniejsza się szansa na to, że ten związek twój idealny się skończy, ponieważ jesteś bardziej taki sexy dla laski. Widzisz tę łapska? Widzisz, jak mi się pocą? Ja tak muszę żyć całe życie. Podobno w wieku 18 lat to przejdzie. No się kurwa spóźnia trochę. Już 5 lat. I dbasz o siebie później. Masz dużo większe możliwości, jakby ten związek, nie daj Boże, się skończył. Ale popatrz też na to, laski zwracają mega uwagę na status. Jak gościu jest 6 na 10, nagle jak oprócz tego, że jest 6 na 10, ma też 50 tysięcy followersów na Instagramie albo na jakimś YouTubie, ma dużo subów, nagle to 6 na 10 odbicie lustrzane robi i nagle wygląda jak 9 na 10. Instynktownie. Widzimy to u raperów. Czy, nie wiem, jakiś Post Malone wydaje ci się wyjątkowo atrakcyjny? Nie. A czy wydaje ci się, że gdy miał okazję, wyruchałby twoją dziewczynę? Ja myślę, że tak. No widzisz, laski zwracają uwagę na status dlatego też, że no, taki władca plemienia przykładowo w czasach prehistorycznych zawsze był kimś, kogo warto było się trzymać, prawda? Więcej korzyści on dał takiej lasce. A więc po usłyszeniu tego warto było dojść do jakichś wniosków, prawda? Więc rozumiejąc, jak działa ten efekt gumki, możesz zmienić troszeczkę twoje podejście do zdobywania partnerów, ponieważ jeżeli ty podniesiesz od tego dolnego poziomu jakąś osobę, czujesz się wtedy dumny z siebie, czujesz, że masz wkład w życie innych, a to daje i tobie szczęście, i tej osobie. Ta osoba cię docenia, że ty byłeś tą osobą, która ją zmieniła. Ale tak jak mówiłem, gdy się rozstaniecie, gdy się pokłócicie, ta osoba wróci do starych nawyków. Jak widzisz, jak opowiadałem ci tę historię na początku odcinka, ze mną było tak samo. Ta laska chciała mnie wesprzeć. Ja się starałem i osoby, które były w którymś momencie życia na dnie, tak ja właśnie, uzależniłem się konkretnie i były, no, nic dla mnie w życiu nie miało znaczenia. Miałem anhedonia, świat był czarno-biały, tylko i wyłącznie weekendy były kolorowe. Takie osoby, mimo że musiały dużo bardziej się rozwinąć, musiały mieć o wiele cięższą drogę, podczas której wychodzą z tego dna, muszą wyrobić sobie taką dyscyplinę, samoregulację, aby nie wracać do tych starych nawyków.
porównując do osoby, która robiła to raz na jakiś czas, ale nigdy nie była jakby uzależniona, prawda? Taka osoba nie musiała mieć wyrobionej takiej wielkiej dyscypliny, aby powstrzymywać swoje żądze na co dzień. I myślisz sobie, że instynktownie ta pierwsza osoba, która była tak uzależniona, dużo ma mniejsze szanse, aby wrócić do tego uzależnienia, no bo tyle poświęciła, tak bardzo rozwinęła elementy charakteru, które jej w tym pomogą. A wcale tak nie jest. Niestety, ale nie. Dlatego wbrew pozorom, dla niektórych może to się wydawać taka troszeczkę surowa rada, troszeczkę, jakby to powiedzieć, bez serca, ale najlepiej, szczerze mówiąc, szukać kobiety, dajmy na to, która ma już od początku dobry taki baseline, która dba o to, żeby jej życie w jakikolwiek sposób było zdrowe. Nie chodzi o takie laski, które co każdy weekend są w klubach, które opierają się na diecie złożonej z tłuszczów trans, w dupce chipsy, słodycze tylko i wyłącznie, oglądają jakiś syf na Netflixie. No wiesz, jakby niektórym to może nie przeszkadzać, ale skoro mają one od samego początku już takie negatywne elementy charakteru, zawsze jak coś nie wyjdzie, to te elementy wrócą. A gdy poznasz laskę, która od samego początku była porządną kobietą, która dba o siebie, która nie niszczy swojego życia chociaż, która, nie wiem, ogląda jakieś może filmy edukacyjne, która rozwija swoją kobiecą energię, która naprawdę jest uczuciowa, która nie niszczy swojego życia jakimiś używkami czy innymi gównami, wtedy nawet jeżeli się pokłócicie, masz pewność, może nie stuprocentową, ale dużo mniejsza jest szansa, że ona będzie powracać do takich złych rzeczy, ponieważ nie ma do czego wracać w tej sytuacji. Jest ona dobrą osobą, z którą się związałeś, ponieważ widzisz w niej potencjał, taki jak drzemie w tobie. To, że ty byłeś degeneratem, to oczywiście nie znaczy, że nie możesz celować w jakościowe kobiety, tylko musisz celować w takie, które są na twoim poziomie. Jeżeli ty będziesz naprawdę się starał, aby nie wracaj do tych złych nawyków, no to jest duża szansa, że z tego coś będzie. I oczywiście nie chcę tutaj być stronniczy. To, że laska taka nie będzie, a ty będziesz, to nie znaczy, że ty do tego nie wrócisz. Nie. Ty też masz teraz ten sam problem. I zresztą twoja kobieta w pewnym sensie też, że zawsze jest ryzyko, że ty wrócisz do takich nawyków. Moja laska mi nieraz mówi, że ona się trochę boi, że mimo, że bardzo mnie kocha, mimo, że jest prawie pewna, że chciałaby resztę życia ze mną spędzić, no to wie, jaką miałem przeszłość i boi się, że to kiedyś wróci. Ja również to przeżywam, naprawdę. Zawsze, gdy wyjdziesz z jakiegoś uzależnienia, czujesz, że to jest jak taka walka z prądem, ale nie takim w herbacie góralskiej, tylko jakbyś płynął pod prąd. Jakby, wiesz, musisz cały czas powstrzymywać swoje złe nawyki, aby do nich nie wrócić. Do byłych też nie wracaj. Ten film i tak dostanie demonetyzację, ucz się, wykorzystuj to, kursik mój, w opisie masz wszystko, czerp z tego radość, pozdro, z fartem, pzdry.